co? Dobra, nie? To teraz do roboty. No to siemanko. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ale mi się wciąło. Siema, siema, zaczynamy szkolenie. Tu będzie krótki odcinek, sam samouczek. Dla tych, co chcą obejrzeć, zapraszam. Dla tych, co nie chcą, też zapraszam. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Dobra. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Dziwnie gada. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych. Dzięki. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Dobra, co robimy? Do pierwszego stanowiska. Tak jest. Raz, raz. Już idę. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. Dobra. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. No właśnie, tu strzelanie myślę będzie wymagające, tak mi się wydaje. Przynajmniej przy tym movementie myszkowym. Dobra, walka na dystans, no standard pewnie. O. Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? No tak. Trzeba się będzie, widzę, przyzwyczaić. Taki mam wrażenie, że ten, taki ciężki jest ten pistolet, tak mi się wydaje. Ale załóżmy, że cel też ma broń. Albo pewnie prędkość myszki, czułość myszki trzeba byłoby zwiększyć znowu, ale to... Nie stój tak, schowaj się! Dobra, ale fuks. Masz, ryj! Dobra. Okej, oberwałeś. Mocny jest. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. A, i tam u góry jest życie, dobra. Co to? Inhalator, tak? Jakiś? I co, gdzie moje życie już? To przejść do strefy treningowej. Dobra, a i teraz będziemy pewnie się strzelać już tak na żywo. W sensie, o właśnie. No dawaj. Pojedyncze, jak w CS-ie. Oj. Albo panika gaming. Dobra, najpierw tego. No ryj! Dobra, teraz po drugiego idziemy. Chodź tu. Polam zezo. O, dobra, siadło. Dobra, leży. Jest dobrze. Gdzie on jest? Stań na platformie i jedziemy z... Jedziemy dalej, dawaj. Jestem gotowy. Teraz zajmiemy się hakowaniem. No dawaj. Trochę podrasowałam ich materiały. A gdzie ty masz włosy? Jak dziwnie wygląda. Ciężko się przyzwyczaić tak do... No chociaż w sumie tutaj wszystko jest dziwne. Komputer. Przedmioty powiązane z zadaniem. Na złoto. Kamera przemysłowa. Aha, aktualne zadanie, czyli to. Zagrożenie na czerwono. Urządzenia, które można hakować, są na zielono. Obiekty interaktywne na niebiesko. Jezus. Znaczy ogarnąć to wszystko, to będzie w ogóle wyczynne. W sensie w trakcie, program tak. Program szkoleniowy w grze. Wykorzystania technologii w warunkach bojowych. No właśnie. W języku korpów musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. No dobra. A. Ujawnienie interfejsów, odwróć uwagę przeciwników. Użyj haka, odwróć uwagę przeciwników, aby odwrócić uwagę strażnika. Lista haków, których. A i tak co? Możesz się po niej poruszać wciskając. Okej, dobra. Czas trwania 30 sekund. No, sprawdźmy co to. Aha, dobra. Styl ponad treścią. Dobra, i co? Podkradnij się do strażnika. Dobra, dobrze. Idziemy. Jak tu A się kuca? Go po cichu. C się kuca? Dobra, jest twój. Załatw go. No i za łeb, dawaj. Zabijamy. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów.
Przenieś i ukryj gdzieś ciało. No to dawaj, chodź. Podnieś, aha, przytrzymać trzeba i tutaj. Gdzie? A, dobra. Ukrywanie ciał. No, taki standard, do lodówki czy coś tam, nie? Można schować, jak to we wszystkich grach tego typu, jak śmieci go wyrzucił. Dobra. Podkradnij się do strażnika. A teraz spróbuj pozbyć się go dobra, jednym płynnym ruchem. Aha, czyli C wystarczy wcisnąć raz, żeby kucnąć. Nie trzeba trzymać, a chyba kontrol trzeba przytrzymać w razie co. Takie dwie opcje, tak mi się wydaje. Dobra, i co? A, i do środka. No i gra. No i co? Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Przejąć kontrolę urządzeniami. Przejmij kontrolę nad kamerą. Dobra, kamera gdzie jest? Tam jest. Przejęcie kamery. 3 punkty. Aha, u góry mam punkty, które mi zabiera. Dobra. Jak w tym. W Watch Dogsach też było coś podobnego. Stosuję bardziej wymyślne haki. Tu jakieś widzę. Dobra, użyj naruszenia protokołu. Na tym gościu mamy użyć... Naruszenie protokołu za 0, a na tym też za 0. Detonacja granatu 11, aż jezu. Nie masz wystarczającej liczby punktów. Aha, naruszenie protokołu może zostać użyte tylko do wywołania efektów w całej sieci. Uruchom je teraz, aby zmniejszyć koszt pamięci wszystkich haków. Brak wolnej pamięci, Android, Arasaka. Dobra, coś tu jeszcze ciekawego mamy za informacje. Kamera przemysłowa, nagrywanie. ISO 100, dobra. Aby załadować demona lodołamacz, musisz poprawnie odtworzyć jego sekwencję, przenosząc znaki z matrycy kodu. Wybrane znaki będą widoczne w buforze. Lodołamacz, matryca kodu. Aha, czyli te 55 mamy przenieść. Dobra. Zawsze rozpocznie się od pierwszego aktywnego wiersza. 55. Również kolumna, do której jest przypisany, czyli 55 znowu. Aha, czyli raz poziom, raz pionowa, raz poziomo. BD 55. Dobra, teraz easy. Zdetonuj granat. O, i teraz kosztuje 8, a nie 11. Aha, dobra. I co? Aha, i mam puścić? Tak. Nara! Dobre. No jak będzie duża grupa ludzi, to mega przydatne będzie coś takiego. Więc może warto jeszcze mnie... Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazu. O. Jak w Militechu. Tak. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Trzeba posiadać cyberdeck z zainstalowanymi niezbędnymi programami, aha. Ale ten cyberdeck to jest co? Jakaś modyfikacja, czy co? Przyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyłyby ci to szkolenie. Super. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Dawaj, lecimy ze wszystkim, pamiętaj, żeby nie było pytań. Że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. No właśnie. Dawaj, następne szkolenie jakieś. Co tu mamy? Skradanie się. Dawaj. No, na co czy... Myślę, że nie będziemy się jakoś dobra, za najpierw potrenujemy skradanie super się. Dużo skradać. Na początku na pewno będziemy się skradać, żeby w ogóle ogarnąć, o co chodzi, ale później to już tak myślę, wiecie, z mieczem w 10 osób się będziemy wbijać i tyle, nie? Jak się da. Wyceluj w niego i wciśnij środkowy przycisk myszy. Dobra, ale że co? Za pomocą wszczepu optycznego. Poczekajcie, bo chyba nie ogarniam, o co tu chodzi. A, dobra. Sorry, mózg mi się wyłączył na chwilę. Wejdź do pokoju treningowego. Przeciwnicy, którzy nie są świadomi twojej obecności, wykonują swoje zwykłe czynności. Obserwuj ich, by poznać wzorzec ich zachowania i wykorzystaj zdobytą wiedzę. Coś tam. No to standard skradanek. Dobra, widzę ich pole. Ich pole widzenia na mapie. No i co my tam zrobić?
No jestem w pokoju treningowym i co? No tam już nie pójdę, bo mnie zauważy przecież. Już teraz mnie chyba zauważy, jak się wychyla, czy nie. Co myślicie? A tam? Nie, no tu ewidentnie się gościu patrzy w tą stronę. Co, mam tak wyjść, się pokazać gościowi? Tej, no cykam się trochę. Ja wracam, ja się cykam. Nie, no dobra, żartowałem. Dobra, no idziemy, no co? No i teraz mnie zobaczy przecież, no właśnie. Aha, o to chodziło, dobra. Kiedy wchodzisz w zasięg, no dobra, tak. Znać osłonę, żeby uniknąć wykrycia, easy, no. Wszystko jasne. Skryj się, szybko. Świetnie, teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Dobra. Masz być niewidzialny. A, to nie muszę iść po tym, na mapie, po tym znaczniku moim żółtym, tylko po prostu mam się tam, to jest taka sugerowana droga, dobra, no przecież. No to śmigamy tu, będzie dobrze. Cyk, dobra, już nas nie widzi, jak kot. I następny, raz, dwa, trzy. Cyk, lecimy. Skradanko. Jak ninja w Braindance, tak jest. Dobra, ty. Dobra, mamy to. Przejdź do kolejnej strefy. Zauważył mnie chyba, ale dobra, działa, no. Systemy bezpieczeństwa. Tak jak kamery i wieżyczki mogą cię wykryć. Ważne urządzenia, no standard. Teraz to samo, tylko z kamerą. No dobra, tu będzie już easy raczej. Podatne na awarie, przejęcie, bla bla, coś tam, coś tam. Wrogie kamery mogą cię wykryć, mam pomarańczowe wiązki skanujące. Wiązki przyjaznych kamer są zielone. No i wszystko w temacie. Wejdziesz w ich pole widzenia, ale nie rejestrują hałasu. O. No dobra, to easy, lecimy do przodu. Poczekamy tu chwilę. Zwiedzasz sobie? No czekaj, no. No i gitara się ma. Dobra robota. Co oni niecierpliwi. Stań wszyscy. Na platformie, żeby... Dobra, no to na deser zaawansowany technik. Dawaj deser. I kończymy zabawę. O, teraz sobie będziemy... No i to na to czekałem. Teraz walka w bliskim dystansie. Dawaj kogoś. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. Dobra. A jak ja mam tam zejść? Przepraszam bardzo. Aha, że mam tu skoczyć. Dobra. Ty mam jakąś czachę. Dawaj za łeb. Ła! W znacznie wyższym poziomie zaczęli są czachą. Dobra. Mogą się wyzwolić. Zachowaj szczególną ostrożność. No okej. Okay. Okej, okay, wystarczy. To chyba myślę, że się będziemy z nim bić. Może dobierzemy ci kogoś w twojej kategorii bagowej. No dawaj. Szybkie ataki wręcz. No to standard. Lewy przycisk myszki i po łbie, dawaj. Traf przeciwnika szybkimi atakami trzy razy. Raz. Dwa. Oła! Trzy. Ej, śmieszne, dobra. Zapoczątkuj serię lekkich ciosów. W trakcie trwającego ataku. Traf przeciwnika za pomocą ataku w combo. Raz, dwa. Oj. Dawaj. Raz. Raz. Aha, zaliczyło. No dobra. Przytrzymaj, aby naładować silny atak. O, teraz będzie muka. Bam. Myślę, że się przywróci. A, wytrzymałość, ciągle atakowanie przeciwnika. Dobra. A to jest nasza wytrzymałość. A to odruchowo takie, myślę, że jest życie tego gościa drugiego, ale dobra. Wytrzymałość. Ćwiczenie czyni mistrza. Przeciwnik przyjmuje postawy do blokowania. Zaatakuj go, żeby przekonać się, jak twoje ataki na niego wpłyną. Dobra, traf blokującego. Zmieniam łatwego na normalny. Ten ty potrafi blokować twoje ciosy. O, dobra. Ty, dobrze to wygląda. Mega mi się tu była. Przełam blok przeciwnika. Za pomocą silnego ataku. A mogę go od tyłu patnąć? Dobra, masz. Nie, no fajnie, fajnie. Przytrzymaj prawy. Teraz będą nudy. Nauka obrony przed ciosami. Aha, to już tak szybko, dobra. Blokowanie zużywa wytrzymałość. Jeśli wytrzymałość spadnie do zera, postawa bloku zostanie przerwana. No to logiczne, no nam się skończy wytrzymałość. O, tutaj jakoś takie spowolnione czas. Coś tam.
Zablokuj dwa silne ataki. Mogą przełamać twoją postawę do bloku. Tak samo jak twoje silne ataki mogą przełamać coś tam, coś tam. No dobra, no dawaj, chodź tu. No i co? No dawaj, ziomuś. Tak samo jak twoje silne... Aha. No i co? No chodź tu. A, dobra, musiałem się zablokować. W sensie prawą przycisk myszki wcisnąć, żeby on zareagował w ogóle. Dwa razy skontruj atak przeciwnika. Skontruj cios, wciskając w odpowiednim momencie prawie przycisk myszki. Tuż przed otrzymaniem ciosu, dzięki temu unikniesz obrażeń. Dobra. Po zadaniu ciosu gostek na chwilę straci równowagę. Wykorzystaj ten moment. A, i to był ten, dobra, spowolniony czas. Dobre. Cyk. I z bańki, cyk, cyk. Dobra, leży. Dwukrotnie. Aha, to są te uniki. Więc nie zmieniamy go, gostek. Ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosu. Dawaj, gostek. Kostek, gostek. No dawaj. Siup. I myk. Pokonaj, przecież się przewrócił, ale mi go szkoda. Użyj wszystkich technik, których się nauczyłeś i skop mu dupę, dobra. Mój uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki drogi gostka. Dawaj. Nadszedł czas na ostateczny test wszystkich. Tajniki drogi gostka, dawaj. No, dawaj. I myk. I myk na łeb. Dobra, porobiony. Przejdźmy do broni białej. O, dawaj. No i to jest to. Się zaczyna zabawa, dobra. Białą na przykład kataną, dobra. A ciekawe, czy można robić jakieś, wiecie, kombosy, jakieś takie finishery, czy coś takiego. Ty, fajnie to wygląda. Tak. Dobre. Aha, jego życie jest nad nim, dobra, to ja źle patrzyłem. My się bronimy. Wytrzymałeś spada, masz, tak. Dobre, fajnie. Dobrze. Tym będziemy a teraz walczyć. Pokaż, czego się nauczyłeś. O, teraz będzie ostatni sprawdzian. W asortyment broni i cyberdeck. Pokonaj przeciwników, dobra, dawaj. O, broń. Hej, ten ma broń. Ten ma miecz, boj, co tu się dzieje? Dawaj, miecz, chodź tu. No, dawaj. Ciach, ciach. No, fajnie. I my. Dobra, leży, szybko, broń. No boję, chowaj się. Joki nul, dawaj. Czekaj, brzydko, dobra. I jedziemy. Dobra, leży, jest to ostatni z bronią. Do tego posiachamy. Wtedy lecimy. Ciao. Sajgonki. No i dobra. Pięknie. Pięknie. Widać, że już się rozkręciłeś. No jak? Skakuj na platformę. Dobra. Cyk. A że nie tu. Dobra, idziemy. I co? Kończymy. Powodzenia, Vi. Dzięki, nara. Narobiliśmy co trzeba. Spadamy, także dzięki za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. I co? Dobra, nie? To teraz do roboty. Samurai. We have a city to burn.